O, tylko cztery wyszły? No bardzo krótki. To jest tak, jeszcze tutaj mamy coś takiego, może żeby tutaj nadać trochę kolorytu temu. Jest coś takiego jak lampa i to zdaje się świeci. Tylko to nie świeci samo. Tylko albo z pochodnią redstone. Albo coś takie jeszcze, jest czujnik światła. To zobaczmy jeszcze, co by z tego wyszło. Teraz właśnie, żeby było kolorowo. Jakbyśmy takie coś wolnęli w środek. W środek nie, bo nie będzie świecić. Bo nie ma żadnego źródła. Rozumiem, że w ten sposób to by było zbyt naiwne, bo pewnie ten klocek nie przekaże do góry. Jest. Tylko czy to nie wygląda głupio? Trochę wygląda. Czyli jeden klocek redstone przeskakuje. A gdybyśmy zrobili tutaj, bo tu jest pomysł w ogóle chłodzenia wodnego, żeby serwerownia była chłodzona wodą z zapory. Wiem, chory pomysł. Gdybyśmy tutaj wyskrobali, zrobili wodę, to chyba może się palić pod wodą, czy nie? Teraz coś tu wymyślimy fajnego. A ta lampa mi tutaj nie pasuje, że tak powiem, designem. W ogóle. Teraz tak. Powiedzmy, że tu będzie woda. Tu by były lampy. To jeszcze jeden klocek na spodzie jako podłoga musiałby robić. Zaraz zostawimy te lampy. Zobaczymy, jak to się tutaj zrobi. Od razu jaśniej. Te lampy, a ta się nie świeci, czujnik światła, nie, to się chyba nie świeci w ogóle. Gdzie one były? Tu jest masa klocków kolorowych, trzeba by coś poeksperymentować, na przykład, o, blok diamentu, zobaczymy jak on wygląda w ogóle. O, ruda redstone. Muszę to posprawdzać, ruda kwarcu, jak to wygląda. Latarnia morska, to już w ogóle nie wiem jak wygląda. Chyba pierwszy raz to na oczy widzę blok magmy. Zaraz sobie w te klocki wyćwiczymy. Słupek Edeno, to wywalmy. To się rozumiem nie świeci, nie. Co tak tutaj się ładnie świeciło? O, blok magmy rządzi. Ej, to jest to. Zaraz tutaj czynimy eksperymenty. No to wygląda kapitalnie. Czemu ja tego wcześniej nie używałem? Może z tego zrobić serwery? To będzie ekspert. To trzeba coś wymyślić tam. A wygląda za fajnie. Przynajmniej jest, to jeszcze, przynajmniej jest teraz widno. Widno albo jasno. Sprawdźmy, czy to się świeci. O, to się fajnie świeci, o to mi chodziło. O, jest odkrycie stulecia. Bardzo jasne, bardzo fajne to jest. Kurde.
To już nie chcę tych lampek chyba. To się samo z siebie tak świeci. I czy to w ogóle w takim wypadku reaguje jakoś z wodą? Jak tu jest napisane, latarnia morska. Woda tutaj coś zrobi? No bomba. Czyli jesteśmy w domu. Nie będziemy żadnych żarowaczek używać, malutkich. Tylko walniemy wszystko z takich tych. Z takich lamp. Zastanawiam, czy nie będzie zbyt jasno, bo to widzę. Emituje mega jasne światło. I takie jak chciałem właśnie. O to mi chodziło. Nawet nie wiedziałem, że takie jest. Powiedzmy, że barwa trochę jest... Wow. Kuźwa, że ślepnę chyba. Moment, zróbmy... No może jest delikatnie barwa ciepła. Tego światła. Ale samo to jest cholernie jasne. I bardzo dobrze. To jest tak, tylko żeby tutaj tego nie przedłużyć, to jest to zbyt długie zrobione. To miało być na dwa klocki, więc... Teraz jak to wykombinować, to musi na czymś chyba stać jakoś tak. Może nie na tym zrobimy, tylko na tych płytkach. O, coś takiego. A już pod tym nie przejdę. Raz, dwa, trzy. Czemu nie cztery? O, trochę mało. No to tu jest za dużo. Dobra, ale świeci się po prostu maksymalnie. Aż się zastanawiam, co by było, gdybyśmy na przykład tutaj zrobili tak. Spróbujmy to teraz zalać wodą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wygląda dobrze. Może delikatnie mniej razi teraz to światło i bardzo dobrze. Dobra, powiedzmy, że to będzie na razie serwerownia 01. Później coś się z tym jeszcze wymyśli. A to? O, to nie świeci. Ma jedynie fajny kolorek. Wow. No dobra, i to byśmy wyłożyli teraz podłogę szklaną z jasnego... O, tutaj gdzieś tylko słychać wodę. Chcę, żeby wody nie było słychać, żeby woda była stojąca. Chyba się udało. Aha, to nie może tak być. Bo tu jest taki patent, że nie widać w ogóle tego. Nie widać w ogóle wody, jak się położy to barwione szkło. To jest albo taki bug w tym modzie. Gdybyśmy to tutaj zrobili. Może tak? Trochę dziwnie.
No dobra, pożyjemy, zobaczymy. Trochę wygląda jak te serwery, które testuje Microsoft, te podwójne, podwodne. A można na tym zainstalować jeszcze tą rurkę? Nie. Bo te rurki wyglądają jak reaktory atomowe. No, zróbmy tu jakiś jeszcze eksperyment, jakbyśmy to może takie mniejsze zrobili i tylko jedną, dwie linie, będzie trochę ciemniej. A jak się zachowa to pod wodą? Nijak. No więc tak by wyglądało centrum danych wersja 01. Ups, zróbmy dwójkę, zobaczymy jak wyjdzie. To będzie znacznie większa, będzie dłuższa tutaj. Większy obszar. Postawmy sobie jedną lampę, żeby tutaj dawała światło, bo strasznie ciemno. Jeszcze jedna. Teraz tak, jak to było głęboko? Muszę sprawdzić. 3 klocki, czwartym była lampa. Czyli 3 klocki, jeszcze jeden. Póki jeszcze mamy po jednym klocku mniej, to jeszcze wstawimy te podpórki tutaj. No później jak będą lampy, to już chyba się nie będzie dało pod nimi przechodzić w ogóle. Więc lepiej to zrobić od razu. Te żarówki są bardzo fajne. Muszę te żarówki gdzieś wykorzystać jeszcze w jakimś innym miejscu. Bardzo fajnie świecą. Czyli twórcy pomyśleli o wszystkim tej gry, bo właśnie chodziło mi, czy jest taka żarówka, która by nie było, bo gra byłaby miała taki wygląd bardziej, nazwijmy to, techniczny. Nie pochodnia, nie żadna stara lampa Aladyna, tylko coś takiego. I proszę bardzo, tylko powiedziałem i zaraz się znalazł taki przedmiot. Gitara. Elegancko to wygląda. Zalejemy teraz to wszystko wodą. Trochę szumi wodą, a wolałbym, żeby było słychać jak serwer, ale wygląda fajnie, to naprawdę. A jeszcze fajnie wyglądały pod wodą te rurki.
Wyglądały jak takie pręty paliwowe jakieś w tej atomowej. Atomowej elektrowni. Nie wiem, czy tym nie zastąpić tego. Właśnie. Będzie świeciło i na zewnątrz, do góry, i będzie też działało w nocy. A zrobimy jeszcze jeden eksperyment. Czy to zadziała z czujnikiem? Czujnik światła. No, niestety to jest... świeci samoczynnie, bez niczego. A to jeszcze jak wygląda? Nie. To do jakiejś rzeźni. To niebieskie jest fajne, nie? Może to niebieskie zrobić? Nie. Ten chyba lepszy kolor. A zobaczmy jeszcze, jaki mamy... niebieski. Czerwony to już znamy. Taki fiolet może jeszcze. Powiedzmy, że te mi się podobają, te bym zostawił, które wybrałem za pierwszym razem. Niech sobie będą. A jeszcze jakbyśmy walnęli na górę... Jak to się nazywa? Kwarcowa płyta. Jakie w ogóle mamy kolory płyt? Kwarcowa, kamienna... Płyta z czerwonego czegoś... Uwaga... Bo jeszcze był jakiś dywan chyba. Chodzi mi o właśnie. Gdybyśmy tutaj spróbowali jeszcze wyłożyć na górze, żeby to dostało jakiegoś tutaj kolorku, jakby to wyglądało. Całkiem w porządku. Czerwone? Nie, czerwone chyba. Nie, czerwony będzie fajny. Innymi słowy, przykrywamy teraz serwery kocykiem po prostu, żeby ich woda za bardzo nie schłodziła. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Jeszcze byśmy zrobili eksperyment. Tu mamy górę. Tu jest to samo, to kolor mamy. Byśmy wzięli taki jagodowy i walnęli słupek w innym kolorze. Właśnie, tak trzeba zrobić. Tu będzie jeszcze bardziej wyglądało fajnie, będzie takie bardzo urozmaicone, a jednocześnie wszystko w miarę stonowane. I na górę taki... Nie, to już by było za bardzo udziwnione. Może biały? Czy już za bardzo? Czerwone, bo tak będzie za bardzo już przekombinowane wszystko. To można by to zrobić kurna jeszcze w kolorach, ale to już nie, to już później, innym razem, następnym razem. Brązowo-zielone, tak jak góra. No, piękna serwerownia. Chłodzona wodą. Tam by się jakieś żarówki przydały, bo jest strasznie ciemno tam w tym. To jest to? Nie, nie, nie. To nie to, jak to się nazywało? Morska. Morska lampa. Zobaczmy, czy ją tu można zainstalować. Tutaj fajnie światło wpadło. Kurde. Morska lampa się przypadkowo stała moim jednym z
z bardziej ulubionych klocków. Zobaczymy, jak to wygląda nocą. Nocą chodzi mi o efekt, czy ta cyfra numer 2 będzie się delikatnie świeciła, chyba nie. Nie, nawet nie widać, żeby cokolwiek się z nią działo. No, delikatnie może. Delikatnie, ale bardzo słabo. Jakbyśmy więcej tamtych lamp nawrzucali. Na przykład tutaj. Nie, to była. O, fajnie się świeci. Zostawiamy to. Takie trochę neony. Kurde, tu by się przydało to podwyższyć o jeden klocek, żeby góra też była podświetlana w ten sam sposób. Trzeba to będzie tak zrobić. Brązowa, czarna. A to można wywalić w takim razie, bo nie będzie potrzebne, będzie za jasno tutaj znowu. Zobaczmy z zewnątrz. Taki się niby kontur zrobił. Chociaż nie, z boku to nie wygląda ciekawie. Nie. To wygląda fajnie tylko i wyłącznie na wprost. Natomiast z boku już nie wygląda tak fajnie. No to na razie... Oh, fuck. Dobra, na razie z oświetleniem nie będziemy kombinować, jest jak jest, zostawimy na razie tak, jak sobie będzie. Czy możemy skasować? No nawet fajnie. Ja pierdzielę, kałamarnica mi się zalęgła w serwerowni. No to jeszcze dwie. No poszalały. Nie wiem, co z tym co z tym zrobić. Dobra. Jak wam tutaj pasuje, no to sobie tutaj siedźcie. A zrobimy to jeszcze jeden meg już bez lamp. Żeby kałamarnice. Nie wiem, to jest kałamarnica, ośmiornica. Jakieś gady. Żeby mogły się tutaj swobodnie przemieszczać. No jak już się wprowadziły, no to niech już sobie będą. Chyba, że będą przeszkadzały. Bardzo. To musimy to zatkać, żeby ta woda się nie przelewała. Tutaj zrobimy oczywiście podłogę normalną. Tylko z tej strony będzie widać, że jest tam jakiś... Jakiś, nazwijmy to, korytarz podwodny. Chociaż nie bardzo widać. Dobra. To się zobaczy jeszcze. Tak to wygląda. Z kałamarnicami. Jeszcze potrzeba zrobić będzie tak. Zróbmy dzień.
to jest zachód słońca, to nie, tam 13. Musimy zrobić jeszcze tutaj wejście, no ale wejście chyba będzie gdzieś tutaj zrobione pod spodem już. Bo od góry to nie da rady, bo jak będzie padał deszcz, to będzie wszystko woda wpadać do środka. Trochę szalony projekt. Ale... tu przydałoby się w środku zrobić jeszcze jakieś oświetlenie. I byłoby fajnie. No i oczywiście tutaj. Później musimy zrobić tunel, który będzie pod ziemią prowadził tutaj do tej tamy. Tama będzie zasilała wodę ten obiekt.